Dobra, witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będę nagrywał filmik, że będę odpowiadał na wasze pytania. W takim razie bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Dobra, no to odpowiadam na pierwsze pytanie od zasimowanej. Od kiedy ćwiczę i interesuję się sportem? Ćwiczę od 15 roku życia. Zacząłem od piłki nożnej, grając w Włókniarzu Okonek na pozycji bramkarza. No i w sumie moja przygoda ze sportem została taka aż do dzisiaj. Dobra, drugie pytanie od Małpy TV. Ile płacisz miesięcznie za stację, łącznie wszystko opłaty ITP? Łącznie za wszystko płacę 1350 zł. Za mieszkanie dwupokojowe w Szczecinie. Typowy farmer, FPS. Ile miałeś kanałów, od kiedy nagrywasz? To jest mój pierwszy kanał o tematyce sportowej. A tak, od kiedy nagrywam, to zacząłem swoją przygodę 10 miesięcy temu, wypuszczając pierwszy filmik, jak robię pompki z podwójnym klaśnięciem. Czwarte pytanie od Grita na Teneryfie. Czy mam rodzeństwo? Tak, mam starszego brata. Czy lubisz zwierzęta? Tak, lubię. I czy mam jakieś zwierzęta? Tak, mam dwa psy i jednego kota. Pytanie od Suert. Jaki jest twój ulubiony sport? Moim ulubionym sportem jest piłka nożna. Dobra, szóste pytanie od Avery Gaming. Czy kiedykolwiek chciałeś nagrywać jazdy na rowerze? Myślę, że taki nagram filmik, ale to jak zakupię sobie kamerkę GoPro, bo wtedy nie będzie takich właśnie stukań ani nic. Pobyt na siłowni. Jeden nagrywałem już filmik na siłowni. No i myślę, że jeszcze nagram nie raz taki filmik. Pytanie od Beata Becia Skop. Kiedy masz urodziny i imieniny? Urodziny mam 11 grudnia. Imieniny 29 listopada. Jaką porę roku lubisz najbardziej? Najbardziej to lubię lato. Czy masz kota i psa? Tak, mam dwa psy i jednego kota. Jaki lubisz kolor najbardziej? To moim ulubionym kolorem jest czerwony i niebieski. Dobra, ósme pytanie od Dziki Dziki. Czy byłeś kiedyś na Śląsku? Tak, byłem. Byłem w Katowicach, ale to jakiś czas temu. Ale myślę, że jeszcze kiedyś tam pojadę, bo naprawdę spodobało mi się to miasto. Dziewiąte pytanie od Victoria YouTube. Czy interesuje się jeszcze czymś oprócz sportu? Tak, interesuje się jeszcze fotografią i gotowaniem. Dobra, dziesiąte pytanie od Pani. Czy zaplanowany trening z powodu deszczu robisz w domu? Tak, albo w domu robię, albo na siłowni. Dobra, jedenaste pytanie od Chris Travels. W złą pogodę, deszcz, śnieg, ćwiczysz na zewnątrz? No, w śniegu to zdarzyło mi się jeszcze biegać albo ćwiczyć, ale w deszczu no to jeszcze nie. Dobra, 12 pytanie od Rodzinka 1+3. Jaka jest twoja ulubiona dyscyplina? Moją ulubioną dyscypliną sportu jest bieganie. Dobra, 13 pytanie od Świat Zuzi. Jaki jest twój ulubiony serial? Moim ulubionym serialem jest Wataha, a filmu ulubionego Zawadka. Dobra, 14 pytanie od MR Davidos. Jaki jest twój ulubiony klub sportowy? Moim ulubionym klubem sportowym jest Real Madryt. Jaki jest twój cel do końca 2019 roku na YouTubie? Szczerze to o tym jeszcze nie myślałem. No i trudno mi odpowiedzieć na to pytanie jeszcze. Czy masz jakieś zwierzątko? Tak, mam dwa psy i jednego kota. W
Wolisz Ekstraklasę czy Premier League? Wolę Premier League, angielską. Dobra, 15 pytanie od Angelek. Ile lat już się zajmuje sportem? Ogólnie licząc, no to już jakieś 17 lat. Dobra, 16 pytanie od Macocha. Ulubiona postać z bajki, no to myślę, że Poirak. A właśnie drugie pytanie, czy wierzysz w UFO? Ogólnie to oglądałem takie programy dokumentalne różne o UFO na Discovery, ale myślę, że jak jeszcze nic takiego nie widział na żywo, to jeszcze tak jestem sceptycznie na to nastawiony. Dobra, 17 pytanie od Rebianek. Co skłoniło Cię do nagrywania na YouTubie? Myślę, że moja przygoda z nagrywaniem zaczęła się od mojego brata, kiedy on zaczął nagrywać swoje filmiki na YouTubie, grając w Battlefielda albo For Honor. No i tak jakoś mnie to skłoniło, żeby zacząć też nagrywać filmiki, tylko że o tematyce sportowej. I fotografowanie. Jaka jest Twoja ulubiona, tak zwana niezdrowa przekąska? Moją ulubioną niezdrową przekąską jest tortilla. I tak. Ulubiony film, serial. Ulubionego filmu za bardzo nie mam, ale moim ulubionym serialem jest Wataha. Czy lubisz? Czy masz jakiegoś ulubionego sportowca, którego podziwiasz? No, moim ulubionym sportowcem jest Cristiano Ronaldo. Dobra, 18 pytanie od Aga Ward. Co najbardziej lubisz robić? Ogólnie najbardziej lubię aktywnie spędzać czas albo po prostu chodzić na spacery. Dobra, no to jestem w Szczecinku już, jak widać. I tak, dobra, mam dla Was 19 pytanie od Mika Dominika. Ile masz lat? 26. Czy mieszkasz sam? Tak, mieszkam sam. Czy jesteś z kimś w związku? Nie, aktualnie jestem wolny. Dobra, pytanie 20 od Tramwajo. Czy planujesz robić filmiki w innych miejscach niż Szczecinek? Myślę, że tak, ale do września będę jeszcze robił tutaj vlogi. W Szczecinku i tak w Okonku. Ale tak przed tymi mistrzostwami myślę, że nagram dwa vlogi. Jeszcze w Poznaniu. Dobra, 21 pytanie od Sliwi S. Ile masz lat? 26. Skąd pasja do sportu? Moja pasja, myślę, że zaczęła się od 15 roku życia, jak zacząłem grać w piłkę nożną. I tak jakoś pokochałem sport i ogólnie tak zostało do dziś. Jakie masz jeszcze hobby? Lubię fotografowanie oraz gotowanie. Czym zajmujesz się zawodowo? Ogólnie to pracuję w Kronoszpanie w Szczecinku jako spawacz. Dobra, 22 pytanie od Akajem. Co lubisz robić w wolnej chwili? Najbardziej to lubię aktywnie spędzać wolny czas. Dobra, 23 pytanie od Hurricane Tracker. Czy masz swoje ulubione miejsce, do którego lubisz chodzić? Tak, mam i myślę, że jeszcze nagram tam w tym miejscu ciekawego vloga dla Was. Twój ulubiony film, swojego ulubionego filmu za bardzo nie mam. Jaki był Twój najlepszy moment w Twoim życiu? Myślę, że moim najlepszym momentem w życiu było, jak zdobyłem nagrodę najlepszego bramkarza jeszcze za czasów w gimnazjum. Dobra, pytanie 24 od Sara Blanka. Ulubione sztuki walki? No to był brazylijskie jiu-jitsu oraz boks. Dobra, pytanie 25 od Entliczek Świętliczek. Jaki kolor lubisz? To czerwony i niebieski. Ile masz lat? To 26. Pytanie jest od Leona Zawodowca. Ile masz w łapie? No teraz mam 38 przy wadze 75 kg. Dobra, następne pytanie od Fabryku RX. Czy ćwiczysz codziennie?
Ćwiczę bardziej tak 4 razy w tygodniu, no i takie 2 dni to sobie robię takiej przerwy. Dobra, następne pytanie od Szymona Czaja. Czy długo już trenujesz? Jeżeli chodzi o sporty walki, no to już ponad rok trenuję. Dobra, następne pytanie od Bella. Twoje marzenia i plany na przyszłość? No to moim marzeniem to jest teraz startowanie w tych mistrzostwach Polski nogi jiu-jitsu. Plany na przyszłość? Plany takie mam bardziej związane z brazylijskim jiu-jitsu. Drugie pytanie, czy wiąże swoje życie przyszłościowo ze sportem? Myślę, że tak, bo już mam takie małe plany co do tego. Ale wszystko jeszcze zobaczę, jak to się jeszcze potoczy. I trzecie pytanie, co byś zrobił, gdybyś wygrał, powiedzmy, 10 milionów lotto? W sumie tego nie wiem, trudno mi na to jeszcze odpowiedzieć. Może na jakiś biznes, albo nie wiem, zainwestowanie w lokatę. Nie wiem. Dobra, następne pytanie od Emi171. 7. Dlaczego zdecydowałeś się nagrywać na YouTubie? No raczej dlatego, że chciałem tak też zmotywować inne osoby do ćwiczeń, wystawiając te różnego rodzaju pompki, jak się uczę od podstaw do samego końca, jak już robię to idealnie. Dobra, następne pytanie od Natalia. Co najbardziej szalonego zrobiłeś w życiu? No to powiem, że wiele rzeczy zrobiłem szalonych, takich negatywnych, no i też pozytywnych, ale myślę, że z czasem wam też co nieco opowiem. Ale teraz to trochę mi też ciężko o tym mówić. Drugie pytanie, jaka jest twoja ulubiona bajka z dzieciństwa? No to ulubioną bajką jest Chojrak, tchórzliwy pies. I trzecie pytanie, jakbyś wygrał 1 000 000 zł, to na co byś to wydał? Myślę, żebym kupił sobie jakiś domek jednorodzinny. No, z pewnością też rodzicom, bratu bym też pomógł. No i pewnie część na lokatę bym pewnie dał. Przepraszam, że na wszystkie komentarze nie odpowiedziałem, ale napiszę wam je na dole w komentarzu pod tamtym filmikiem. Albo na Instagramie. No i dobra, jeżeli się podobał wam filmik, zostawcie łapkę w górze. No i widzimy się w środę. W takim razie miłego weekendu. Trzymajcie się. Elo, pozdro.